najważniejszych zadań odbudowy stolicy to odbudowa warszawskiego węzła kolejowego. Na miejscu zburzonego przez Niemców powstanie wkrótce nowy dworzec centralny. Tymczasem usunąć trzeba setki tysięcy metrów sześciennych gruntu. Oczyszczanie terenu zakończone zostanie w październiku. Dotychczas wywędrowano do Kóz Śląskich przeszło 3000 ton z momu żelaznego. Pracują tu również ciągniki gąsienicowe o sile pociągowej 10 ton. Wagoników gruzu opuszcza codziennie teren budowy. Pierwszy w stolicy dom towarowy otwarty na Żoliborzu cieszy się olbrzymią frekwencją. Ceny są tu niższe od cen wolnorynkowych. Dział spożywczy zadowolić może wymagania najwybredniejszej gospodyni. W dziale włókienniczym reprezentowane są wyroby Łodzi, Bielska i Żyrardowa. Towarowe powstaną we wszystkich większych miastach Rzeczypospolitej. W Warszawie otwarty zostanie wkrótce drugi, jeszcze większy taki sklep przy ulicy Złotej. Instytucja domów towarowych przyczyni się do zlikwidowania spekulacji i unormowania cen. Któż z warszawiaków nie zna popularnej Jadzi? Ta dzielna milicjanka nie przypuszcza nawet, że jej wdzięczną postać utrwala na papierze znakomity rysownik. Ten pan w mundurze korespondenta wojennego to słynny karykaturzysta i ilustrator Marian Walentynowski. Po 7-letniej sułaczce powrócił do ojczyzny. Uwaga, panie Marianie, władza idzie. Rysunek zyskał uznanie panny Jadzi. Będzie to pierwszy szkic serii rysunków o dzisiejszej Warszawie. A oto kilka prac z okresu inwazji, gdy Marian Walentynowicz był korespondentem wojennym. Statek szkolny Dar Pomorza udał się w swój drugi letni rejs do Antwerpii i Göteborga. Na pokładzie znajduje się 160 uczniów Państwowej Szkoły Morskiej. Dla wielu z nich jest to pierwsza daleka podróż. Do Antwerpii Dar Pomorza otrzyma urządzenie radarowe. Zainstalowanie radaru na statku umożliwi szkolenie załogi według najnowszych metod stosowanych za granicą. W okolicach Olsztyna i Gostynina znajdują się największe w Polsce poklady torfu 5-metrowej grubości. Torf jest produktem zwęglenia roślin bagiennych. Eksploatacja jego odbywa się za pomocą nowoczesnych maszyn wydobywających dziennie 20 ton tego taniego środka opawowego. Zmielony w maszynie i pokrajany na równe kostki, torf osuszony zostaje na wolnym powietrzu. Kilogram torfu daje przy spaleniu 4000 kalorii ciepła. W drugim dniu zjazdu gwiaździstego w Częstochowie odbywa się tak zwana gimkana, czyli konkurs zręczności. Pierwsza próba to przejazd pod kołowrotkiem. Wiele trudniejsza jest huśtawka.
zapomnieć ani jednej kropli wody, bo będą punkty karne. Brawo, udało. Tu znów wodę należy wylać, ale nie na ciebie. Panu Staniszewskiemu to się jednak nie udało, ale dobrego humoru nie stracił, a to najważniejsze. Aneczka gra w klasy na ulicy w Sopocie, ale to nie jest jej jedyne zainteresowanie sportowe. Gdy ojciec wstępuje na obiad do domu, Hania dosiada u Ilisa i rusza na spacer. Niedługo zobaczymy ją może biorącą udział w rajdzie. Co niczym nie wie. Hania prosiła naszego operatora, by nikomu nic nie mówił o jej wyprawach. Jak widzimy, na dyskrecję operatora można liczyć. W ogrodzie botanicznym w Łodzi zakwitła po raz pierwszy stuletnia agawa. Meksykański kaktus ma piękne żółte kwiaty. Niestety kwitnie tylko raz na 100 lat. Jak widzimy, na starość można jednak wyglądać kwitnąco. Łódzki ogród zoologiczny ma również swoją sensację. To hipopotamica Lusia, skazana na panieńską samotność, gdyż niestety nie ma w kraju ani jednego pana hipopotama. Lucia nie przejmuje się jednak i korzysta z ostatnich letnich kąpieli. Smacznego, panno Lucia. Anglia przeżywa ciężki kryzys gospodarczy. Wojna spowodowała olbrzymi wzrost zadłużenia, a ujemny bilans odbija się w pierwszym rzędzie na życiu szarego człowieka. No potatoes, nie ma ziemniaków. No cigarettes, nie ma papierosów. No petrol, nie ma benzyny. Po 6 ciężkich latach wojny robotnik angielski musi znów zacisnąć pasa. Papierosa trzeba rozdzielić na 2 razy. Amerykańska pożyczka kończy się. Anglii brak dolarów, aby obłażać nimi import żywności. Premier Attlee przed tym domem przy Downing Street. Za chwilę uda się do parlamentu, by wygłosić przemówienie o najcięższym z kryzysów, jakie przeżywała Anglia. Oto pierwsze zdjęcia z nowo utworzonego dominium brytyjskiego Pakistanu. W Karachi odbyło się inauguracyjne posiedzenie parlamentu. Na zebranie przybył dotychczasowy generalny gubernator Mohamed Ali Jinnah, indyjski milioner, udziałowiec angielskich i amerykańskich koncernów przemysłowych. Parlament powierzył mu najwyższą władzę w Pakistanie. Władzę nad 100 milionami ludzi. Wojna w Indonezji trwa. Na wybrzeżu lądują coraz to nowe oddziały wojsk holenderskich. Pod pozorem akcji oczyszczającej toczy się okrutna walka na frontach Jawy i Sumatry. Rząd Republiki Indonezyjskiej zwrócił się do Organizacji Narodów Zjednoczonych o powołanie specjalnej komisji. Z Gruzji przybyła na zlot młodzież Związku Radzieckiego. Oto popisy młodych tancerzy, uczestników zlotu.
nie mógł ustać spokojnie i spuścił się w stan.